Podsumowano zbiórkę pieniędzy zorganizowaną na cmentarzu przy ulicy Bakałażewskiej. Przypomnijmy, że kwestowano na rzecz odnowy najcenniejszych zabytkowych nagrobków. W Dzień Wszystkich Świętych do Puszek suwalczanie wrzucili rekordową kwotę, około 11,5 tysiąca złotych. Groby na najstarszej nekropolii w mieście odwiedziły tysiące suwalczan. Przy tej wyjątkowej okazji akcji katolickiej z parafii pod wezwaniem Świętego Aleksandra udało się zjednoczyć w słusznej sprawie około 20 wolontariuszy. Do wspólnego kwestowania zaproszono prezydenta suwał kradnych miejskich ludzi kultury, oświaty i sportu. Jak poinformowała nas reprezentująca organizatora Ewa Stąpur, w tym roku odwiedzający nekropolię byli wyjątkowo hojni i przyjaźnie nastawieni do wolontariuszy. Akcja odbyła się bez przykrych incydentów. W ciągu najbliższych dni po dopełnieniu niezbędnych formalności pieniądze ze zbiórki trafią na parafialne konto. Jak zapewniają organizatorzy żadna złotówka nie zostanie zmarnowana. Co prawda dokładnie nie wiadomo jeszcze które z cmentarnych zabytków przejdą renowacje, ale potrzeby są ogromne. Na odnowę czeka około 100 pomników. Ich kulturową i historyczną wartość ocenia konserwator zabytków i dopiero na podstawie jego opinii ustalana jest kolejność remontów. Przypomnijmy, że z datków, które udało się zebrać w ciągu ostatnich czterech lat, udało się ocalić od zapomnienia między innymi najstarszy nagrobek na tutejszym cmentarzu. Miejsce pochówku – Sylwestra Obrębskiego. Odrestaurowano też nagrobny pomnik… Tekli Nawrockiej, Franciszka Lotuszyńskiego, Feliksa Drzewińskiego, Kazimierza Monkiewicza. Na każdym z odnawianych nagrobków widnieje tabliczka głosząca, że renowacje sfinansowano z datków zebranych na tym cmentarzu.